Dobra. Herold. Nadszarpnij. Wow! Miał nie zniszczyć, a zniszczył. Cudownie. Oh. Nice. Dobra. Gdzie oni są? Znajdę. Statek handlowy. Potrzebuje zatrudnienia. No to tym razem do naszego drugiego wroga. Niech popłynie do hrabrości. 3, 5, 5, 4. Tak. Okej. Wybierz cel badań. Co zaleca pan od obrony? Zatrudnić obce formy życia. O, astrodynamika. Ale produkcja jednostek planetarnych, produkcja? I plus jeden do nauki z macierzy? Ej, nie pomieszało się wam coś? Ten od nauki przed chwilą zalecał... Co zalecał dokładnie? Sieć obronną? Nie... Coś tutaj. Balistykę. Robotyka robi? No nie wiem. Coś bijącego. I to mocno. I z Afryko. To by było dobre. Czy jakiś boost na przykład. Kontroler pogody. Spuścić im burzę. Magnetyzm balistyczny. O 5 większy zasięg ataku przeciworbitalnego, plus 25% do siły ataku miasta, plus 5 do zasięgu ataku orbitalnego miasta. To chyba cud. Bierzemy. A magnetyzm mobilny? Czołg magnetyczny. Siła ostrzału 44. Wymagane szybujące kamienie, które mamy. No. Brzmi dobrze. Lepszy czołg niż artyleria do obrony. Tak czy siak, ja powinienem jakoś, nawet być może dyplomacją, załatwić sprawę z Hutamą. Nadal przodujemy. No cóż. To nie czas na negocjacje. Aha, okej. Okay. Wszystko jasne. A właśnie, Elodie, może mnie wesprzesz? Bonjour, mon ami. Nie. Umowa. Sojusz. Umowa o współpracy mamy chyba. Dyskusja. Zawrzemy umowę o współpracy? Najpierw się dogadać? Doskonały pomysł! Niechaj nasz sojusz będzie inspiracją dla całego świata. I teraz umowa. Sojusz. I think not. O, nie chcę sojuszu. Siediti e parla. Niedawno cię szpiegowali. Czy powinniśmy Hutamie wypowiedzieć wojnę? Nie chcą znowu. Wcześniej pytała, czy trzeba skończyć z Hutamą, a ja powiedziałem, że nie. Cóż, tak to bywa. Dobra. Arbiter, jednostka dystansowa. Nie. Jest też egzekutor. Wszystko tutaj bardzo długo zajmie. Mamy węzłów. Wezmę jakiegoś apostoła. 48. Chyba, że jakiś czołg tutaj będzie lepszy. Zbawca. 12 tur. 52 siła. Ściga jednostki wroga. Nie otrzymuje premii od terenu. Niestety. Dobra, biorę zbawcę. Jednostka bez rozkazów. Jeszcze tutaj tajni agenci bez rozkazów. What? Coś mi ściemniają.
No cóż, zajmę się innymi rzeczami najpierw. Trzeba ugadać chrabrość. Tak, jeszcze tam energię i tak dalej. Statek handlowy, dobra. Też trochę produkcji, ale to bardzo mało. Niet tin. Największy przyrost, plus 6 w sumie. I tyle. 11 tur zamiast 12. No dobra, powiedzmy. Co z tymi agentami? Na razie nic. Prawdziwy anioł? Ulepszony anioł? 16 poziom doktryny supremacji. Albo 18. Jest tutaj kolejny poziom. I to nie jeden. No dobra, z tymi agentami sobie nie poradzę na razie. Ale co dalej? Nice. Chyba zabiliśmy jednostki igłoodrzutowca. Za 3 punkty życia. Jakaś kula dronów została przez Reginaldo zrobiona. Lodi. Pracownicy mojego kontrwywiadu zabili jednego z waszych agentów. Czemu przeprowadzacie w naszych miastach tajne operacje? Okej, obiecam jej, że się nie powtórzy. I rzeczywiście trzeba będzie coś z tym zrobić. To... ej! Co to ma znaczyć? No, naprawdę zostaną bezczynni ci tajni agenci? Właśnie zrobiłem restart. Nic. Czyje to? Cześć. Wszystko poza tym działa. Z tego wygląda na to, że tak. No i jest. O, biochemia, jedna tura. Ropa naftowa, super. Energia z ropy naftowej. Stacja uzdatniania wody. Plus jeden z żywności i produkcji z pól wodnych. No, całkiem. Ten lotniskowiec jest trochę poobijany. Dobra. Czy coś dla niego tutaj jest? Jest konieczne. No, nie wydostaniemy się. Niestety. A, tamta jednostka naszych wrogów też była zablokowana. O! Cele treningowe. Dobra, Gancorig. Już jadą! Cudownie. Apostołowie... To jest kolejny. Już mamy dwie jednostki. To jedna jednostka wejdzie tutaj. Albo niech od razu fortyfikat do uzdrowienia ma. To... Trudny teren. Przez to można atakować? Być może nie. Tak czy siak robię tutaj apostoła. Czy może Herolda? Niech ostrzeliwuje z daleka. To ma sens, ale już ma jeden przylecieć, więc niech tutaj apostoł powstaje. Tajni agenci! Wygląda tak, jakby ktoś nam zakłócał operację. Zakończyła się umowa o ropę naftową z Elodie, trzeba ją odnowić. No i wyciągnąć agentów, ale nie mamy jak. Bonjour, mon ami. O, wasza kolonia słynie z silnej i zdrowej gospodarki. Może pewnego dnia zechcecie podzielić się z nami swoimi pomysłami?
Może? Masz minus 22 energii natura? Pewnie trochę energii by ci się przydało. Zobaczymy. Ropa naftowa. Co za to chcecie? Dwa razy firaksyt. Poczekaj. Ja mam nadmiar dwóch. Czy ja do czegokolwiek tego użyję? Ten apostoł nie bierze firaksytu. Tutaj Nork bierze. Rabs. Chyba ostrzału 52. Fajnie by było. Trzy jednostki firaksytu są potrzebne. Szkoda, że tutaj nie ma opcji, żeby zobaczyć, kto zużywa. O. Bariera obronna? To też by się przydało. Dobra, weźmy coś w tym stylu. Bateria rakietowa. 18 obrona miasta, 15 punkty żywotności. A może mogę to kupić? Mogę. Bierzemy rakietową barierę. I jeszcze coś? Mamy 200 tylko. To niewiele. Lancier apostoł. Może wyjść z inicjatywą. To miałoby sens. Tak. Na razie są daleko. Takiego kata to możemy od razu rozwalić. Nie może przejść tędy. Okej. Dobra, na razie i tak tutaj stoisz. Niech się zbliży o jedno pole. Zobaczymy, co zrobi w następnej turze. Ja nie mogę od razu zaatakować. I tak będę musiał czekać, a on by mógł zaatakować w jedną turę. Duża wygrana. Sami apostołowie mogą sobie poradzić. Dobra. Wszędzie mamy obłożenie pełne. Raz do dalej. Płynie, płynie. Anioł. Problemy zostaną rozwiązane, zajmiemy to miasto i ewentualnie możemy przyjąć rangi jako... Okej, chcesz jeden firaksytu, 60 energii, ja już o tym zapomniałem. Za ropę naftową. Ten układ wzmocnił nasze kolonie. Czy wznowimy go, by dalej wspólnie się bogacić? Pewnie. Jestem za. Energia 60. To jest jednorazowe. Si, amigo. Z przyjemnością przyjmę twą propozycję. Ta propozycja to było zaakceptować to, co ty chcesz. Minus 4. Przetwarzam turę pomniejszych sił. Aha, tylko podjeżdżają. I nic poza tym. Apostoł rozwali takiego kata, tak, bo to jest ta artyleria z 20 wyrzutniami rakiet w dwóch bateriach. Fajnie to wygląda. Zawsze mi się takie podobały. No i mamy bardzo dużą wygraną versus Lancier. Co mnie oczywiście cieszy. Jak tam tutaj? Mamy 177, to nie ma co patrzeć, czy możemy coś kupić. Jednostka bez rozkazów. No sobie ćwiczymy. Lotniskowiec. Ty tutaj śpi. Nie wiem, czy to cokolwiek ci da. Chyba nie. No zobaczymy. Albo czuwaj. Dobra, apostoł. Ty nie możesz strzelać. Lancier też nie może strzelać na dystans. Kat? Kat. Kat. Trzy siły, jeden punkt ruchu. To jest ulepszenie do jakiej jednostki? Czy to będzie pokazane, co to jest wybrane? Nie. Trzeba znaleźć. Do artylerii? No jasne. O, dostępność od czwartego poziomu doktryny dowolnej. Tak to działa. Jakoś tak w ogóle nie zwróciłem na to uwagi.
To jest... A, to jest od łazika rakietowego. Moment, łazik rakietowy w takim razie. Łazik. Łazik rakietowy. Zasięg 2. Raz, dwa. Jak staniemy tu, to nie będzie dostępu. To sobie stanę. Chyba będę dostawał obrażenia za miazmę. No cóż. Całkiem nieźle to rozplanowali, bo mogą mnie ostrzeliwać z dystansu. Taki kat może mi coś zrobić. Ma 30 na dystans. To jest bliska, tylko jest taki słaby. Ten lancer tutaj stoi. Poczekamy na anioła. Oh yeah. Niech tutaj tylko dołączy. Na front. Gdzieś, gdziekolwiek. No i będziemy napierać. Tu jest też kolejny lancier. Anioł 78 siły. To mi się podoba. Anuluj. Przydziel. No cóż. Jakieś zakłócenia w naszej sieci. Trzeba nad tym popracować. O, jak blisko jesteśmy do kolejnej cnoty. Dziesiątki brakuje z 1031. Dobra, jednostka bez rozkazów, to na razie czuwaj. Powiedzmy. I tyle. O, wjeżdżają, super! Uwaga, intrus. No problemo. Zjedziemy ich na raz. I to artyleria, oni chcą ją stracić. Proszę bardzo. O! Dobra, wracamy tutaj. Tu widać, że te nie są przygotowane, a te są. Bo mają rakiety tutaj załadowane i ustawione do strzału. Chyba, że to tylko kwestia perspektywy, ale chyba nie. Agent wynajęty, super! Sami go przydzielcie. Uwaga, intrus! Będzie po intruzie. To tym. Tym? Nie ma różnicy. Popsute. Twój apostoł zniszczył kata i dostał jeden obrażeń. Idzie anioł. Z wody można atakować, ale to nie jest korzystne. No dobra. Hops. Co się dzieje? A, sporo i tak was jest. 74%. Więc tak. Tu się ruszyliśmy. Teraz już wychodzi na nasze. Nie przemyślał tego. Trzeba było od razu proponować sojusz. Sojusz. Rozejm. A tak to my go zjedziemy tutaj. A w międzyczasie jeszcze stworzymy cnotę. Armia Wyzwoleńcza. O, automatyczne założenie placówki w tym samym miejscu po zniszczeniu placówki wroga. Czy nam się opłaca robić z tego placówkę? Tak, to moglibyśmy zniszczyć. Czy chcemy iść w to? Tutaj jakieś tam premie. Lepsze to premie na trzecim poziomie. Jeden darmowy tajny agent, tak, super. Technoartyści, teraz to by się opłacało. Ile mamy tej kultury? 139, 115%, to już jest coś. A 229. No cóż. A tutaj... No tak, trzeba zainwestować w armię wyzwoleńczą, żeby wziąć służby specjalne, plus 40% do intrygi z tajnych operacji i jeszcze wspólne działania. O 3 większy zasięg orbitalny dzięki stacjom, z którymi handlujesz. Bez sensu. Coś czuję, że nie będziemy mieli tej synergii. Bo to się nam po prostu nie opłaca. Dobra, technoartyści. A tu? Ekspedycja?
Dodatkowa kultura 30% łącznego dodatkowego dodatniego zdrowia. 30% to 3 wyjdzie. Bez przesady. A dalej? Estetyka stosowana. Energia dodatkowa 30% generowanej kultury. To by się przydało. 36 na razie jest generacja. 139 generujemy kultury, więc 30% z tego to już by było drugie tyle. I to ja biorę w takim razie tą klasę kreatywną. To też trochę napędzi konwersję z kultury na kasę. Dobra. Come on. Co tam? 10 obrażeń? Jakiś żart. To mogło boleć. A tylko 13 na szczęście. To się rozstawia. No i rzeczywiście 12. To jednego mogą mi tak zniszczyć. Prawie. Okej. Federacja Słowiańska się rusza. Mogę się doczekać, aż im wklepie. I jeszcze. O? Pragnę zwrócić uwagę. Dobra, wiem, czym jest handel. Apostoł zlevelował. Możemy 75 punktów życia zregenerować. Ale za zniszczenie tylko jednego dostaliśmy doświadczenie w ilości wystarczającej? To ciekawe. Możemy wziąć plus 10% do siły, ale teraz bardziej mi się opłaca przeżyć. Okej. To jest kat, możemy go zjechać na raz. Tak samo w taki sposób. 78, mogę strzelić stąd? Nie. Strzelimy jeszcze? Pewnie, że tak. Do tego, 32, 30. Najmocniejszego tego. Nie da się, bo nie! A do tego się da. To było dobre. Nawet nie został po nim gruz, tylko jakieś tam algi. No oczywiście były wcześniej. Dobra. Pokażemy Lancerowi, jak się walczy. Dzium. 60 dostali, a my 15. I co, wjeżdżamy w nich? Czy może w... Co to jest? To jest... Konwój handlowy. Dokąd? Gdzie? Czemu tak dookoła? Dziwną trasę ma. Możemy go zająć. Albo zniszczyć do końca Lanciera. Lepiej zniszczyć. I tak będziemy na jego trasie. I? Halo? O nie. O, dobrze. Zniszczony. Ruszymy się jeszcze? Nie da rady? Tym to na 100% nie. Anioł też. Dobra, mieliśmy mieć jakieś samoloty. Jest zbawca. Hoverbike. Nice. Cudownie. Taka armia to mi się podoba. Futuryzm. Dobra, statek handlowy. Też musi mieć jakieś zadanie. Niettin. Tak samo jak Gancorik. Niech będzie ten Gancorik. Chyba, że... Wrogość, wojna, wrogość. Dobra, to może do Reginalda tym razem? Reginaldo! Daj mi energię i naukę. 6, 4... Może być Cytadela. Też im sporo dajemy. No cóż. O, Herald, super. Zmień bazę. O, możemy tu dolecieć.
Świetnie. No, będziemy razić na dystans. I teraz tak, tutaj kolejne jednostki. Apostoł, tak? Apostoł 48? Jeszcze tego prawdziwego norka można zrobić 63. Wymaga jeden firaksytu. Raps jest fajny na dystans. Prawdziwy nork, ale 8 tur. Tak, apostołów trzeba robić. Gdzie produkcja jeszcze? Tiangong? No to skoro nie możemy robić anioła kolejnego, to też apostoła. Chyba, że heroldzik? Nie. A tu jeden stacjonuje cały czas. What? Serio? No tak! Ojej. Dobra, już się nadał. Edukator jest jeszcze. Który stoi i nic nie robi? Czemu? Okej. Edukuj tutaj. Czy ja jeszcze mam jakieś niezagospodarowane surowce wojskowe? Oprócz drapieżnic, które się nie udadzą przez wodę. Jakbyśmy mieli ten teleport, to by się dało je przetransportować. Statek handlowy. Co jest? A nie, okej, nie mam się nim ruszać. Patrzę, że jest następna tura, a ja mam tyle jednostek. Niektóre to jasne, że ustawiłem po prostu na czekanie. Tak jak te jednostki wojskowe. Ale... na szczęście to tylko to. Już się zacząłem zastanawiać. Dobra, lecimy dalej. No. Aha. Nie ma sensu kontynuować walk.